Dzień dobry wszystkim. Dziś pokażemy Wam, jak zrobić szybki prezent dla mamy. Mamy tutaj przygotowane składniki. Będą to kule kąpielowe. Ale tak naprawdę to nie będą kule, znaczy mogą być kule, jeżeli macie na to ochotę. Możemy zrobić z tego kwadraciki, serduszka, a nawet zupełnie inne kształty, jakie mamy dostępne w domu. Możemy do tego użyć foremek do ciast, słoiczków, plastikowych kieliszków, kubeczków, wszystko co macie pod ręką, żeby uformować jakiś kształt. Więc na początek będą nam potrzebne tak: kwasek cytrynowy, soda oczyszczona, woda lub perfum jakiś też może być, bo ładnie nam za kolor da. Zapach. I zapach. Kolor i zapach też. Oliwka lub olej. Może być na przykład zwykły słonecznikowy, oliwa z oliwek. Olej kujawski. Kujawski. Potrzebujemy do tego też barwnik. Jeżeli nie mamy barwnika w domu, możemy użyć na przykład przyprawy. Barwnik i zapach możemy połączyć w jedno, czyli na przykład dajemy przyprawę do pierniczka. Tam od razu mamy ładny zapach, zrobi nam się też z tego piękny kolor. Możemy dodać też przyprawę do szarlotki, możemy dać cynamon, też nam bardzo pięknie zabarwi i od razu da zapach. Kurkumę możemy dodać. Możemy zetrzeć na przykład skórkę z pomarańcza albo z cytryny, też bardzo ładnie nam zabarwi i da zapach. To zaczynamy. Więc tak, będą nam potrzebne teraz 6 łyżek sody oczyszczonej. Teraz dodajemy 3 łyżki kwasku cytrynowego. Teraz do tego dodajemy 1 łyżkę oliwki. Może to być olej, oliwa z oliwek, to co macie pod ręką, byleby nie było z przyprawami, chyba że chcecie bazylię, będzie zapach przyprawy. Słuchajcie, teraz wszystko mieszamy i powoli robią nam się grudki. Musimy to wszystko ładnie ubić, żeby nie było żadnych grudek, żeby była jedna taka masa. Jak zaczniemy powoli dodawać teraz barwnika i zapachu, za chwilę dodamy, to musi nam wyjść z tego taka, jak bawimy się w piasku, robimy kulę z piasku na przykład, albo budujemy zamek. Musi być taka masa, żeby ładnie to się wszystko zapiło nam w rączce. Jak będzie za suche, będziemy dodawać wody, ale to za chwilę Pani Madzia to wszystko wymiesza. Mieszamy. Jak wszystko ładnie nam się za chwilę wymiesza, dodamy olejek zapachowy i barwnika. Ale tak jak mówiłam wcześniej, jak nie mamy ani żadnego barwnika, ani olejku zapachowego, możemy dodać te przyprawy. Jeżeli chodzi o zapach, jak mamy, to wystarczy tak spokojnie z 20 kropelek. Barwnik tak naprawdę, to jak zaczniecie mieszać, zobaczycie jaki chcecie mieć kolor. Można dać go bardzo dużo, będzie ciemny, można dodać parę kropek i zrobi nam się delikatny kolor. Musimy wszystko, właśnie jak mieszamy, to musimy wszystko od razu ugniatać. Jeżeli się okaże, że mieszamy bardzo, bardzo długo i to nadal będzie suche, możemy dodać troszeczkę wody, parę kropel lub jeszcze możemy dodać troszeczkę oliwki. Wszystko musi nam wyjść w taką masę, z której możemy zrobić kulę. Jak już mamy wszystko ładnie wymieszane, słuchajcie, my tu mamy takie wcześniej wykorzystane foremki, takie ładne nam serduszka powychodziły z tego, ale spokojnie, jak nie mamy takich serduszek, możemy użyć, tak jak wcześniej mówiłam, kieliszka do tego, to później zaschnie i ładnie wszystko wyleci, a możemy też sami w rękach ładnie utworzyć jakiś kształt, może to być kula, może to być cokolwiek chcecie, naprawdę, za chwilę zobaczycie, jak Pani Madzia to fajnie wszystko układa. Słuchajcie, musimy ugniatać, musimy ładnie to wszystko ugnieść. Jak się okaże, że daliśmy za dużo oliwki lub jakiegoś innego oleju, to możliwe, że zacznie nam powoli to buzować, to musimy cały czas dociskać mocno, dociskać, aż nam się tutaj utworzy fajny kształt z tego. Łączymy teraz to razem.
jeżeli mamy foremkę. I słuchajcie, to jest raz najważniejsze, bo tak, trzeba to bardzo dobrze złączyć. Tu najlepiej jakby Wam pomógł ktoś starszy, silniejszy. Na przykład tatuś właśnie, tak. Słuchajcie, zostawiamy to do wyschnięcia na minimum 2 godziny i później po tym czasie ta foremka ładnie nam, ta masa nam odejdzie od foremki. To musi nam ładnie wyschnąć, zostawiamy na 2 godziny, a najlepiej jakby to się suszyło całą noc. Wtedy ta kula będzie fajna, twarda, nic się nie rozwali. Za chwilę teraz Pani Madzi, już pokazujemy, jak Pani Madzia teraz robi kulę, jak nie ma żadnej foremki. Więc spokojnie, bierzemy do ręki i po prostu gniatamy kulę. To może być kula, może być kwadracik, a jak się uda Wam nawet, to może być i serduszko. I ugniataj, ugniataj jeszcze raz. Słuchajcie, a jak się okaże, że ta kula się w rękach Wam rozwala, to spokojnie możemy spsikać troszeczkę wodą. Najlepiej taką w jakimś psikadełku, w aerozolu, jak to mówią. Słuchajcie, ale tej wody naprawdę delikatnie. Albo perfumu. Też tam wody i zapach ładny, więc spokojnie możemy ci psiknąć. I widzicie, już teraz jest super fajnie, nawet jak się rozwaliło. Na drugi dzień nasze gotowe serduszko możemy ładnie zapakować w celofan lub w jakąś inne pudełeczko, napisać piękną laurkę do tego jeszcze, narysować. I na dzień mamy spokojnie, najlepiej ze śniadaniem do łóżka. Najpierw śniadanie, później kąpiel i mama zadowolona i szczęśliwa na dzień mamy.